pozwolę sobie pominąć powtarzanie tematu, inaczej go sparafrazuję. Badam w swojej pracy, badam, bo to jest temat mojej pracy inżynierskiej. Promotorem pracy jest profesor Tadeusz Kamisiński, opiekunem naukowym pani Katarzyna Baruch. W swojej pracy badam to, jak temperatura i wilgotność wpływają na wynik pomiaru współczynnika pochłaniania dźwięku. Dlaczego to może dojdziemy do tego? Sama idea tworzenia modeli akustycznych jest taka, że tworząc model akustyczny, przed wybudowaniem jakiejś sali możemy przewidzieć zjawiska akustyczne, które tam wystąpią. I jak tworzymy taki model, to nie jesteśmy ograniczeni żadnymi algorytmami obliczeniowymi, w których przyjmiemy albo nie przyjmiemy za występowanie jakichś zjawisk. Po prostu wszystko dzieje się tak, jak dzieje się w prawdziwej sali, tylko w trochę mniejszej skali. Tutaj na przykład mamy zdjęcie sali koncertowej Nostru, jeśli ktoś nie poznał. Pani Odurek. Tak. Zgadza się, która sobie podziwia, jak będzie pięknie. Jeżeli ktoś nie wie dokładnie, na czym polega skalowanie, to myślę, że ten obrazek świetnie to wyjaśnia. Skalowanie 1 do 8, czyli każdy wymiar liniowy musimy 8-krotnie zmniejszyć. W przypadku pomiarów w komorze bezechowej, bo w takiej komorze ten pomiar jest wykonywany, musimy przeskalować każdy wymiar liniowy, a co za tym idzie, musimy wziąć pod uwagę to, że pomiar czy później badania w takim modelu muszą być wykonywane w częstotliwościach o długości fali 8 razy krótszej, czyli w częstotliwościach 8-krotnie wyższych, co powoduje wejście w ten ultradźwiękowy już zakres. No bo skoro zwykły pomiar, ten normowy obejmuje zakres od 100 do 5 kHz, tak wchodząc w ten zakres 8-krotnie większy, dochodzimy już do 40 kHz. Wymaga to też zastosowania specjalnych przetworników. Akurat w tym przypadku to jest piezoelektryczne, to jest źródło ładunkowe. Pomiar współczynnika pochłaniania dźwięku wykonywany w skali, w komorze pogłosowej w skali, jest wykonywany zgodnie z metodyką opisaną w normie ISO 354, czyli polega na zmierzeniu płynności akustycznej pomieszczenia z wprowadzoną wprówką i bez wprowadzonej, no i ewentualnie zastosowania korekcji. Przy czym musimy pamiętać, że wszystkie te jakby wartości muszą być odpowiednio przeskalowane. No, to jest logiczne, że nie włożymy tak dużej próbki do tak małej komory, więc wymiary próbki też muszą być przeskalowane odpowiednio do skali, w jakiej jest wykonana komora. Musimy spełnić wymagania dotyczące maksymalnej chłodności akustycznej komory, czyli możemy to przeliczyć na minimalny czas pogłosu, jaki musi być w komorze. No i czas na przykład stabilizacji warunków w komorze, to też określone jest normą. Jeżeli normalnie mamy to 15 minut, tak w skali, to jest tam współczynnik skali mniej razy. Jakie problemy napotykamy? Przede wszystkim taki, że program DIRAC nie potrafi policzyć tych parametrów, to znaczy czasów pogłosu w tak wysokich częstotliwościach. Akurat z tym problemem sobie bardzo prosto radzimy, bo rejestrujemy odpowiedź impulsową w takiej częstotliwości, w jakiej chcemy, a potem poprzez zmianę częstotliwości próbkowania dostajemy odpowiedzi impulsowe komory jakby 8 razy większej niż nasza komora. I dalej już możemy sobie liczyć, w teorii przynajmniej, tak jakbyśmy robili pomiar w tej pełnowymiarowej komorze. No i okazuje się, że nie jest to takie łatwe, bo nie możemy sobie tak liniowo przeskalować całego wzoru. Ten pierwszy człon, ten tutaj, możemy liniowo przeskalować, bo wszystkie wymiary zmieniają się liniowo, czy czas pogłosu, czy objętość. Ale niestety tego drugiego czynnika nie możemy przeskalować liniowo, bo zależne jest od zbyt wielu czynników, takich jak na przykład częstotliwości relaksacyjne tlenu, azotu, które są bardzo skomplikowane, pozwoliłam sobie pominąć ten wzór. Więc musiałam jakby policzyć to według normy 96.13 dla komory, w której faktycznie robię pomiary, w której korzystam z takich częstotliwości, z jakich korzystam. No i przez to jakby nie mogłam liczyć, wyobrażając sobie, że liczę dla dużej komory, tylko jakby z powrotem te czasy pogłosu, które dostałam z DIRAC-a, musiałam przeskalować z powrotem na krótsze, no i tak dalej. Dlaczego chciałam, w ogóle skąd pomysł, żeby zbadać, co się stanie, jak nie zachowamy takich warunków, jakie zaleca norma? A to dlatego, że taki pomiar jest bardzo, bardzo czasochłonny, wymaga zastosowania takiego bardzo jakichś takich wymyślnych stanowisk, tak jak tutaj jest ta komora do osuszania powietrza, czy wtłaczania azotu. No bo w zależności od wilgotności, jaką mamy na zewnątrz, możemy zejść z wilgotnością
korzystając tylko z tej pompy i żelu krzemionkowego do jakichś 15%, a zalecenia są takie, żeby schodzić do 5%, a nawet do 3%, bo wtedy ten mocowy współczynnik pochłaniania, mocowy współczynnik tłumienia jest najmniejszy i możemy uzyskać te duże różnice w chłonności akustycznej. No tak, więc postanowiłam, że zrobię jak najwięcej pomiarów w takich, nazwijmy to, zastanych warunkach, czyli tak jak było w komorze, tak przychodziłam i mierzyłam. I pomiary w wilgotnościach powietrza 20%, 10% i 5%. Nie ma tutaj możliwości kontroli temperatury akurat na tym stanowisku, ale dało się to też w jakiś tam sposób zrobić. Dla różnych temperatur powietrza zrobiłam tak, żeby podnieść temperaturę, to po prostu suszyłam przez długi czas suszarką do środka komory. Suszaką do włosów, więc zmieniałam temperaturę, zmieniałam wilgotność i wykonałam taki pomiar, ale tylko trzykrotnie, bo bardzo trudno jest zachować te warunki, żeby były stałe. No to łatwo się domyślić, bo komora ma jakieś tam swoje nieszczelności. Zrobiłam też pomiar w niższej temperaturze, czyli ta komora została wystawiona w pobliżu drzwi i tam przez 2 czy 3 dni też robiłam pomiary. No i jak już dostałam te wyniki, no to postanowiłam przygotować jeszcze budżet niepewności pomiaru, zaraz okaże się dlaczego, i sprawdzić, jaki błąd tak właściwie popełniamy, mierząc w niewłaściwych warunkach. Użyłam 12 materiałów o różnych właściwościach, tak na pierwszy rzut oka, cieńszych, grubszych, bardziej kuszystych, bardziej gładkich. No i oto co dostałam. To są takie pierwsze poglądowe wykresy. W pierwszej kolumnie zawsze mamy wilgotność, a w drugiej temperaturę. No i na pierwszy rzut oka widać, że te wyniki całkiem się pokrywają, chociaż nie można powiedzieć, że super się pokrywają. Widać, że są różnice, to zdecydowanie. Jeżeli popatrzymy na resztę materiałów, w niektórych wyniki są niekompletne, bo skończył się azot, z przyczyn technicznych badania się rozciągnęły. W niektórych te wyniki są bardziej zbieżne, w niektórych mniej, w niektórych materiałach. Jeśli chodzi o wnioski, to na tę chwilę chciałabym być bardzo ostrożna z wyrażaniem jakichkolwiek bardzo silnych opinii, ale jedna rzecz, którą mogę powiedzieć na pewno, to że wpływ temperatury na wynik pomiaru jest znikomy. Jeżeli tutaj popatrzymy, mamy zrobione pomiary przy temperaturze 25 i 18 stopni około, ale przy zbliżonych wilgotnościach powietrza. Jeżeli popatrzymy, no to od wszystkich innych pomiarów ta wilgotność odbiegała, ale już jak zrobiliśmy w tej samej wilgotności, ale w innych temperaturach, no to tej różnicy praktycznie nie ma. To samo widać tutaj, tylko że może troszkę mniej, bo akurat tutaj wpasował nam się ten wynik, ale tutaj mamy jeszcze bardziej imponującą zależność, bo mamy pomiar przy 30 stopniach Celsjusza i przy 18 stopniach Celsjusza, więc ta rozbieżność jest duża, a to są wykresy pomarańczowy i ten niebieski, więc widać, że one praktycznie się pokrywają. To samo mamy tutaj dla 30 i dla 18 stopni, to widać tutaj. No i tutaj może trochę mniej się rozbiega, ale mniej przypominają sobie te krzywe kształtem, ale no, bliżej mają do siebie niż do innych, a biorąc pod uwagę, że ten materiał charakteryzował się dużym rozrzutem wartości, no to można powiedzieć, że są to zbliżone wartości. Przykładowa analiza błędu, no bo skoro już tak ładnie wyszło, że te krzywe się w jakichś tam zakresach pokrywają, no to postanowiłam sprawdzić, jaki błąd popełniamy tak naprawdę, mierząc nie w takich warunkach, jakie są konieczne. Błąd, myślę, że warto popatrzeć, mamy na razie mieszane uczucia, czy lepiej patrzeć na błąd względny czy bezwzględny, no bo widzimy, że błąd bezwzględny to jest 1/100, więc czym jest 1/100? No niczym tak naprawdę przy współczynniku pochłaniania dźwięku, no ale to jest 200% błędu względnego, więc całkiem sporo. I właśnie, tu się zastanawiam, dla tych stosunkowo niskich częstotliwości, jeśli policzymy średni błąd względny, uwzględniając te dwa pierwsze pasma częstotliwości, w których ten błąd względny jest powiedzmy duży, no to popełniamy błąd w granicy 20%. Jeżeli tego nie uwzględnimy, no to już schodzimy do błędu 10%, a myślę, że możemy nie uwzględnić tego ze świadomością, że to jest taki błąd, no ale czy ta 1/100 coś znaczy, biorąc pod uwagę, że po wykonaniu budżetu niepewności dochodzimy do, proszę tutaj można zobaczyć, to jest akurat dla przykładowego materiału policzonego, cały czas jestem w trakcie tego. Te słupki pokazują nam jakby niepewność. Mamy plus minus 1/200 tego współczynnika pochłaniania. Dlatego nie przejmowałabym się tym błędem 200% w dwóch pierwszych pasmach częstotliwości. Co to oznacza?
takie krótkie podsumowanie. Oczywiście nie twierdzę, że należy zaniedbywać te warunki, bo zdecydowanie nie, ale biorąc pod uwagę czas, jaki musimy poświęcić i nakład sprzętowo-wykonawczy, który potrzebny jest do osuszenia tej komory, czas, żebyśmy czekali, aż to się ustabilizuje, to, że ktoś nam nie przyniesie azotu, to jest bardzo dużo zachodów, powiedzmy. I nie wiem, czy koniecznie koniecznego, jeżeli popełniamy błąd w granicy 7-8% ze świadomością, że go popełniamy, możemy zrobić przynajmniej wstępne pomiary, jeżeli mamy dużo materiałów i chcemy z nich wytypować materiał, który będziemy potem używali w swoim modelu. Myślę, że śmiało możemy robić takie badania ze świadomością tego błędu i to, żeby na przykład z, nie wiem, 20 materiałów wytypować sobie 3-4 do dalszego dokładnego pomiaru. To są moje wnioski na chwilę obecną. Myślę, że warto rzucić okiem też na bibliografię, bo z tego co widać, to są publikacje z lat 60., 70., 80., jakoś tak na rzecz komputerowych obliczeń te modele zostały porzucone, ale myślę, że warto do tego wrócić. Dziękuję bardzo za uwagę. Bardzo za prezentację i zapraszam do zadawania pytań.